Któregoś ranka, a było to nie tak dawno temu, a pewien rolnik stał przed klasztorną bramą i energicznie zastukał. Gdy brat Fulkian otworzył ciężkie drewniane drzwi, chłopcy uśmiechem pokazał mu iść do rodnych winogron. Bracie Fulkianie, czy wiesz, komu chcę podarować ten kiść winogron? Najpiękniejszą z całej mojej winnicy. Na pewno Badowi, któremu stworzył zakony. Nie, tobie. Nie? Fulkian, aż się zarobił z radości. Naprawdę chcesz mi ją dać? Tak, ponieważ zawsze byłeś dla mnie dobry, uprzejmy, pomagałeś mi, kiedy cię o to prosiłem. Chciałbym, żeby taki świnogron sprawiła ci trochę radości. Niech ma mamy szczęście, bijące z oblicza Fulkiana sprawiło przyjemność, także rolnikowi. Tak Fulkian ostrożnie wciągnął drona i podziwiał jej przez cały kraj. Rzeczywiście, była to cudowna, wspaniała kiść. W pewnej chwili przyszedł do głowy pomysł. A może by tak zanieść tę winogrona opatowi, aby i jemu dać trochę radości? Wziął kiść i zaniósł ją opatowi. Opat był uszczęśliwiony, ale nagle przypomniał sobie, że w klasztorze jest stary, chory zakonnik i pomyślał. Zaniosę do tego winogrona, może poczuję się trochę lepiej. I tak kiść winogron znowu odbyła małą wędrówkę. Jednak nie pozostała lodówce i którego brata, który posłał ją brat kucharzowi, podnoceniu się cały dzień w szklankach. Ten zaś podarował winogrona bratu za Krystianowi, aby jemu sprawić trochę radości. Z kolei zaniósł je najmłodszemu bratu w klasztorze, a ten ofiarował je komuś innemu. A ten inny jeszcze komuś innemu. Wreszcie wędrując od zakonnika do zakonnika, kiść winogron powróciła do Fulkiana, aby dać mi trochę radości. I tak zamknął się ten krąg. Krąg radości. Nie czekaj, aż ktoś inny rozpocznie. To od ciebie dzisiaj należy zainicjonowanie kręgu radości. Często wystarczy mała, malutka iskierka, by wysadzić w powietrze ogromny ciężar. Wystarczy iskierka dobroci, a świat zaczyna się zmieniać. Miłość to jedyny skarb, który rozmnaża się poprzez dzielenie. To jedyny dar rosnący tym bardziej, im więcej się z niego czerpie. To jedyne przedsięwzięcie, w którym tym więcej się zarabia, im więcej się wydaje. Podaruj ją, rzuć daleko od siebie, a na zajutrz będziesz miał jej więcej niż dotychczas. Fulkian Tanus wraz z muzyką skalnika wykonają pokłon Jezusowi. Następnie w szakomajmencie uczył też sztuki muzykowania, wykonamy wszyscy, Gorek Gwiazda i nieformalny kamionczański hymn bożonarodzeniowy zwiastujący koniec koncertu Hej Kamion.
Thank you.
świecę w sobie. Nie przecinaj korzeni łączących cię z rodną ziemią, choćbyś na krańcu świata się znalazł. To tak, jakbyś przeciął żyły przywatami.